Dzień dobry. Jest to film w ramach projektu Uczymy się razem i dotyczy historii w klasie szóstej. Temat dzisiejszy to reformacja, czyli czas wielkich zmian. Zobaczcie, jakie mamy tutaj daty. Pierwszy jest to rok 1517, czyli krytyka Kościoła katolickiego przez Marcina Lutra. Następnie 1534 rok, powstanie Kościoła anglikańskiego i ostatnia data 1555 rok, czyli pokój w Augsburgu. I zaczynamy od kryzysu w Europie i w Kościele katolickim. Na przełomie XIV i XV wieku w Europie nastąpił kryzys wywołany splotem przyczyn ekonomicznych, politycznych i zdrowotnych, który spowodował zubożenie ludzi, klęski głodu i utrwalał w ludziach poczucie zagrożenia i strach. Z braku innych możliwości pomocy szukano duchowego wsparcia w religii. Jednak Kościół katolicki i stojący na jego czele papież również znajdowali się w głębokim kryzysie i działając w tradycyjny sposób nie byli w stanie odpowiedzieć na potrzeby wiernych. Wierni zaczęli krytykować instytucję Kościoła i styl życia jego przedstawicieli, stojący w sprzeczności z naukami głoszonymi przez kapłanów. Kler nastawiony był bowiem na gromadzenie bogactw i praktycznie nie pełni ich funkcji czysto religijnych, spędzając czas na zabawach, ucztach i polowaniach. Środkiem kleru do uzyskania funduszy na wystawne życie były nie tylko opłaty pobierane podczas chrzcin, ślubów i pogrzebów, a także dziesięciny, ale także odpusty. Czym były odpusty? W zamian za określoną opłatę duchowni darowali kupującemu grzechy. W pewnym momencie Kościół katolicki oferował kupno odpustów nawet tych grzechów, których wierni jeszcze nie popełnili. Kolejnym nadużyciem kleru, który krytykowali wierni, było obsadzanie przez dostojników Kościoła stanowisk swoimi krewnymi i znajomymi oraz ludźmi, którzy więcej zapłacą za dane stanowisko. W ten sposób doszło do osłabienia autorytetu Kościoła katolickiego i co ważne, pojawili się ludzie, którzy nawoływali do uzdrowienia sytuacji poprzez usunięcie niezgodnych z wiarą sprzeniewierzeń i uchybień. Od czego zaczęła się reformacja? Zmiany rozpoczęły się w 1517 roku, gdy swój sprzeciw wobec postępowania papieża i kleru wyraził niemiecki zakonnik i teolog Marcin Luther. Skrytykował on handel odpustami, sposób życia duchowieństwa i zażądał powrotu do prawdziwej wiary. Swoje poglądy zapisał w 95 tezach, które według legendy w 1517 roku miał przybić na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Wynalezienie druku podziałało na korzyść reformatora i postulaty Marcina Lutra szybko rozniosły się wśród mieszkańców państw niemieckich, znajdując mu wielu zwolenników. Żądali oni reform, które naprawiłyby nieprawidłowości w kościele. Był to początek ruchu społecznego i religijnego, rozpowszechnionego w wielu krajach Europy, zwanego reformacją. A jakie były poglądy Marcina Lutra? Według Marcina Lutra człowiekowi do zbawienia niezbędna jest łaska Boża i wiara, która opiera się na lekturze Pisma Świętego. Dlatego też postulował, by nabożeństwa prowadzono w językach narodowych, a nie jak do tej pory po łacinie, czyli języku znanym wówczas jedynie nielicznym, dobrze wykształconym ludziom. Dając przykład, sam przetłumaczył Pismo Święte na język niemiecki. Najważniejszymi postulatami Marcina Lutra była krytyka sprzedaży odpustów, kultu świętych i Matki Boskiej, działalności zakonów i celibatu księży, czyli zobowiązania do niezawierania małżeństw przez duchownych. Luter sprzeciwiał się odprawianiu większości sakramentów z wyjątkiem Komunii Świętej i Chrztu. Nie uznawał zwierzchnictwa papieża nad wiernymi i władzy biskupów. Dążąc do realizacji reform, skupił wokół siebie popierających go ludzi i doprowadził do stworzenia nowej wspólnoty religijnej, którą do dziś nazywamy luteranami. Działalność Marcina Lutra wywołała gniew papieża, który w specjalnym dokumencie zwanym bullą potępił jego poglądy i zażądał, by Luter je odwołał. Marcin Luter nie tylko tego nie zrobił, ale nawet publicznie spalił bullę papieską. To oznaczało
zerwanie z Kościołem katolickim. Rozprzestrzenienie się reformacji w Rzeszy Niemieckiej doprowadziło do konfliktu między katolikami a zwolennikami nowych wyznań, których poparło część władców Rzeszy, składającej się wówczas z ponad 300 niemieckich państw i państewek. Konflikty te przerodziły się w wojny religijne zakończone dopiero pokojem w Augsburgu w 1555 roku. Zgodnie z postanowieniem tego pokoju wprowadzono zasadę, czyj kraj, tego religia, co oznaczało, że władca danego kraju mógł narzucić poddanym religię, którą mieli wyznawać. Rozpowszechnienie się reformacji. W wyniku rozprzestrzenienia się poglądów Lutra w innych krajach Europy powstały kolejne wyznania. W mieście Genewa w Szwajcarii swoje poglądy głosił Jan Kalwin, który uważał, że losy człowieka są z góry określone przez Boga i że każdy człowiek już w momencie narodzin jest przeznaczony do zbawienia lub potępienia. Głosił, że nie oznacza to, że wszystkie wysiłki człowieka są bezcelowe, ponieważ czynienie dobra, użyteczność dla społeczności i pomyślność w życiu są oznaką łaski Bożej. Od nazwiska Kalwina jego zwolenników nazywa się kalwinistami, a wspólnotę religijną, którą założyli, kościołem kalwińskim. Charakterystyczne dla członków tej wspólnoty jest przestrzeganie surowych zasad moralnych. Oznacza to przestrzeganie takich zasad jak skromność, uczciwość oraz unikanie rozrywek, tańca, śpiewu i muzyki. Reformacja dotarła także do Anglii, lecz przybrała tam nieco odmienną formę. Władca Anglii, król Henryk VIII, popadł w konflikt z papieżem, ponieważ tenże nie chciał zgodzić się na prośbę króla o unieważnienie jego małżeństwa. W tej sytuacji Henryk VIII, kuszony dodatkowo możliwością zagarnięcia majątku kościoła katolickiego w Anglii, upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. W 1534 roku doprowadził do zerwania z kościołem katolickim, a powstałe w ten sposób nowe wyznanie nazwano wyznaniem anglikańskim. Jakie były skutki reformacji? Wyznania powstałe w wyniku reformacji zostały nazwane protestanckimi, a członków ich wspólnot nazywano protestantami. Skąd wzięła się ta nazwa? Związana jest ona ze sprzeciwem zwolenników luteranizmu, którzy w 1529 roku na Sejmie w Spirze zaprotestowali przeciw uchwale większości katolickiej zabraniającej szerzenia nauk Lutra. Wskutek reformacji w kościele katolickim nastąpił rozłam. Jego szeregi opuściła około 1/3 wiernych. Dochodziło do licznych, wyniszczających wojen religijnych i konfliktów między katolikami a protestantami. W wielu miejscach Europy popierający protestantów chłopi buntowali się przeciwko władzy kościelnej i panom feudalnym. Natomiast wśród powstających wspólnot protestanckich wdrażano zmiany. Wprowadzano liturgię w językach narodowych i przetłumaczono Biblię na te języki. Dzięki temu doszło do rozwoju kultury i literatury w tych krajach. Tam, gdzie rozprzestrzeniło się wyznanie protestanckie, na miejsce parafii katolickich powstawały zbory, czyli wspólnoty protestanckie, kierowane przez duchownych, zwanych pastorami. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych filmów.